Polacy rychło rzuconą rękawicę przyjęli, ruszyli na harcowników. I walka zawrzała na całego. Po skruszeniu kopii rycerze z mieczami w rękach na siebie ruszyli. Zaczęła bitwa nagła i zacięta. Lecz w końcu ciężko raniony i zrzucony z konia przez rycerza polskiego Jana Szczyckiego herbu d'Oliwa skazał los Niemca, jak potoczy się los obydwu wojsk. Kiedy Krzyżak legł, który do tak honorowej walki parł, wszyscy do boju ryczyli. Krzyki starły się na całej linii z potężnym okrzykiem wniesionym przez jedną i drugą stronę. Rozgorzała bitwa tak zapalczywa, jakiej nie pamiętano od początku wielkiej wojny. Parły na się wzajem dwie ławy tak uporczywie, że w końcu uczynił się ścisk straszliwy. Tu i ówdzie nie dość było miejsca na rozmach miecza lub topora, więc chwytano się za ramiona, wpijano sobie piersi, gardła, krótkie mizerykornie. Bito się z łamkami i rękojeściami mieczów. Wielu zaległo już w pole, okrytłe gardła w końcu zawinku, lecz bój trwał ciągle strasznie jak płomień, ponury jak śmierć. Aż wreszcie zabrakło oddechu w piersiach ludziom, bitwa poczęła mknąć. Albowiem omdlewały ręce i zdrętniałe raniona. Wówczas stało się, że jakby ze wzajemną zgodą przerwano bój i oba wojska wykrzyknęły, aby chwilowo uczynić rozem. Jakoż za znakiem trąb rozeszły się w drogę zastępy na parę stajań, każde ku swoim obozom. Tam rycerze pozdejmowali potrzaskane zbroje i nastała chwila spoczynku. Lecz wkrótce całe ich gromady pośpieszyły z obu stron na bojowisko, aby oglądać własne czyny i nieść ratunek rannym. Tam zbliżywszy się, Niemcy i Polacy poczęli przypatrywać się sobie wzajem, potem podziwiać się, potem podchodzić jeszcze bliżej, aż nareszcie z jednej i z drugiej strony wyciągnęły się ku sobie prawie mimo woli drżące jeszcze z wysiłku prawicy. Cześć Niemcy waszemu męstwu! Huknęli polscy rycerze. Cześć wam! Odpowiedzieli Niemcy. Lwie serca biją w waszych piersiach i nie znajdziecie równych w chrześcijaństwie. Naleźliśmy równych, potykając się z wami. Chwała wam! Chwała i wam! Tak wysławiwszy się z obu stron, poczęli szukać rannych, zbierać ich, cucić i dodawać przyjaciołom i krewnym. A gdy pachołkowie odwieźli rannych i omdlałych do dwóch obozowisk, rycerze pozostali jeszcze, by nadal świadczyć sobie honorowe usługi i nóż poznawać się. Tyś walczył ze mną? Ja z tobą. Nóż ściskać się, obwiązywać co lżejsze rany, ocierać jedni drugim pot i kurzawę. Posłano po konie zdobyczne, aby oddać je sobie wzajem, a potem pojadło i wino. Rzekłbyś, dwa bratnie wojska się zeszły, które łączy przyjaźń i miłość. Aż trąby przerwały nagle biesiadę, dając znak, że rozem skończony. Uszykowawszy się do nowej bitwy, ruszyli. Bój rozgorzał tym razem jeszcze straszliwiej.
albowiem każda ze stron usiłowała dowieść, że godna jest pochwał przeciwników. Odwaga godna po obydwu stronach prowadzi nowe ataki. Wielu też ludzi tu i tam pada i dostaje się do niewoli. I trwała ta mordercza rzeź, póki znów nie zabrakło piersiom oddechu, ramionom siły, a po rzezi nastąpił na dźwięk trąby drugi wypoczynek. I nowa schadzka honoru rycerzy walczących ze sobą nastąpiła na pobojowisku.